dobry dzień dobry lub dobry wieczór, nie wiem kiedy oglądacie dokładnie ten materiał, ale ja tutaj taką wbijam drodze szybką wstaweczkę, ponieważ w tym momencie już dla was najnowsze filmy montuję i to właśnie będzie vlog, dokładnie tak, pierwszy vlog w historii mojego kanału, więc koniecznie materiał obejrzyjcie do końca, pamiętajcie łapka w górę i subskrypcję, tak na start, ale również na starcie tego filmu chciałbym was poinformować, że jest to pierwszy właśnie vlog na moim kanale, no i chciałbym, żebyście go przyjęli tak, no dość z dystansem, bo nie jest to jeszcze materiał idealny, to jest pierwszy vlog, więc właśnie możemy mieć jakieś tam małe błędy, możemy się pomylić w słowach, możemy być po prostu jeszcze tacy, no nie otwarci w 100%, bo się nie wiem, waliśmy jak to wyjdzie, czy coś w tym stylu, ale na pewno kolejne vlogi będą o wiele lepsze, więc po prostu, no co, łapka w górę, subskrypcja, zachęcajcie nas do kolejnych vlogów, bo te na pewno się jeszcze na moim kanale pojawią, a dzisiejszego vloga nagrałem z Ignacem z kanału Igant, na który was serdecznie zapraszam, standardowo oczywiście link znajdziecie w opisie, a ja teraz właśnie idę montować tego vloga, szybko wrzucę tą wstaweczkę, no i co, zapraszam do oglądania. Trunk, yeah. Open up, I sold my soul a good price, yeah. Out of sight. My whole got talent, right? Yeah. Whole squad ran, do that shit, yeah. Was serdecznie w pierwszym vlogu, jak na razie jedynym vlogu na tym kanale, ja jestem Robin. Dzisiaj, moi drodzy, taki vlog spontaniczny, bo są wakacje, mam dużo czasu, jak widzicie materiały są dość nieregularne, ale to akurat standard na moim kanale. Dzisiaj się umówiłem właśnie, żeby pójść na plażę z Ignacem, który celowo przyjechał tutaj z Opola i zaraz się z nim spotykam tutaj w Lidlu. On gdzieś tutaj powinien być. Ja idę się spotkać, zaraz zresztą to nagramy, więc wiecie, social media, rzeczy w opisie, pamiętajcie o łapeczce w górę, subskrypcji, a ja idę się z nim spotkać, żeby już nie czekał. Gdzieś tutaj za Lidlem się umówiłem z Ignacem, żeby auto nas nie zagłuszało. O, jest Ignacy, czekajcie, ja się z nim tylko przywitam. Siema. Może ja vloga nagrywam jak coś już. A, witam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam na mój kanał. No oczywiście, tak, to mówiłem już wcześniej, żebyście wbili do Ignacego i do mnie tutaj subskrypcję, pamiętajcie. A jesteśmy już w Lidlu, ogólnie Ignacy sprawdzał, czy w ogóle ma pieniądze, bo zapomniał w pewnym momencie, więc trochę śmiesznie. Szukamy wody, widzisz jakąś wodę? Woda jest tu, na początku. Aha, no jest, dobra, no, jest woda. Dobra, mordeczki, w ogóle mamy już wodę. Ja zgubiłem gdzieś Ignacego, wziąłem sobie taką wodę. Taką jakąś Segura, czy coś w tym stylu. Lecimy sobie dalej. Teraz chipsy. No tak, gdzie mogłem się spodziewać Ignacego? Oczywiście w dziale z chipsami. Fajnie, Ignacy, że się już bawisz. Ja wziąłem wodę teraz. Wziąłeś wodę? Dobra. Wziąłem wodę, no. Jakie chipsy bierzemy? Nie wiem. Może weźmiemy te... Jak się nazywa? Nachosy. O, nachosy będą dobre. Dobra, to weźmiemy. Tak jak mówiłem wcześniej, no gdzie można się spodziewać Ignacego w dziale z chipsami, bo to grubas. Ja jestem gruby. Dobra, aj. Mordo, nie chciałem cię obrazić, serio, sorry. Ale jakie dwie z pieca? Wziąłem lejsy prosto z pieca. Są to bardzo prestiżowe chipsy i jedne nachosy tortilla o smaku serowym. One nie są aż tak prestiżowe, ale są bardzo smaczne. No, jak widać, więc ja już wam prezentuję, co wziąłem. Ja sobie wziąłem takie grube, mocno pogięte Lay's Maxy i takie bekoniaczki. Co sądzisz na temat zakupu, Wigi? Lejsy są bardzo prestiżowe. Ale już nie jesteś lordem, to już nie jest recenzja jak coś. Wiem, ale... No prażynki są dobre, no. No, no dobra, nie wiem, w sumie ostatnio jadłem i nawet smakowała, więc dobra. Tym razem ci jeszcze oszczędzę to. No ale... dobra, to ma, ja mam takie rzeczy, Igi ma dwie paczki chipsów, lecimy do kasy i na plażę. A few moments later. Ziomeczki, w ogóle jesteśmy już na plaży, ale jesteśmy na plaży teoretycznie, bo praktycznie do naszej miejscówki jest trochę daleko, a ciutkę. Nie, tak. Tak! Ciutkę, nie, serio, zaraz będziemy. Zaraz tak, będziemy. Tak, no jakieś tak 20 minut i będziemy na miejscu, więc my lecimy i zobaczycie, jak będziemy chyba już na miejscu, albo jeszcze jakiegoś timelapse dla was zrobić coś w tym stylu. A wy pamiętajcie, lajkacz. One eternity later. Mordeczki, jesteśmy już strasznie daleko, ale... Ja pierdzielę, idziemy już ponad godzinę. Dosłownie, idziemy tutaj godzinę. No jakieś tak 20 minut, była 13 jak wychodziliśmy. Nie, nie, macie odbicie lustrzane, później wam to pokażę, jest teraz 14 już. No jesteśmy, jak widzicie, dość daleko, ale jest już naprawdę ładna plaża. No sam przyznaj, Igi, jest, no, nie? No ja jestem plaża, tylko morze trochę się spierdzieliło. Kamieniste, takie kamienie. Idziemy jeszcze trochę dalej. Dokładnie tak. Czekamy na jakąś ładną plażę. Jeszcze tak pójdziemy z 500 metrów i chyba będziemy na miejscu, więc no, nieźle. Po prostu męczymy się dla was, ale... Ale miejmy nadzieję, że efekt finalny będzie. Ja tu jeszcze nigdy nie byłem, naprawdę. Właśnie, bo ja się... Ja tutaj przyjeżdżam chyba co roku tak od 10 lat.
Ale w drugą stronę idziesz. No, ja zawsze idę w drugą stronę. Nie no, tutaj czasami też chodzę, ale tak daleko. To naprawdę jeszcze nikt nie chodzi, jest jakaś masakra. No, ale moja mama to zawsze chce iść. Serio, ja to muszę tak zawsze iść. Dobra, mordeczki, to my idziemy jeszcze dalej i zaraz się pewnie jeszcze zobaczymy. Ziemeczki, jesteśmy już na miejscu po ilu? Półtorej godziny chodzenia? Półtorej godziny chodzenia było. I jesteśmy już na miejscu. Tak to wygląda, tam ludzie sobie coś grają, ale jest nieźle. Zaraz idziemy do wody chyba, nie? Tak, pójdziemy do wody, nagramy jakieś slow mo czy coś w tym stylu. W ogóle ogarnąłem, bo mój telefon niestety nie ma slow motion, ale jego jakiś kurde Meizu! Za nie wiem ile... Meizu to najlepsza firma. Tak, wszyscy oczywiście ją znają, kto zna to niech pisze w komentarzu. Ale dobra, my idziemy do wody, nagramy dla was jeszcze jakieś fajne materiały. I co? I lecimy, widzimy się już za moment i jeszcze wam pokażę, jak daleko jesteśmy. Ignacy tam w tle się opierdziela, jak zawsze. Zresztą nie jak zawsze, jestem w sumie z nim drugi raz na plaży. Ale tak, tam gdzieś się leży, no tutaj leży, o. Jestem już w wodzie, jak widzicie, znaczy widzieliście to przed chwilą, ale z selfie aparatu, teraz jestem już z normalnego aparatu. Ignacy w ogóle zdecydował się, że nie będzie już żarł, tylko wejdzie. Ja zaraz idę leć dalej, tylko chcę na chwilę wejść. A, no tak na film, tak? Że niby no, nie jesteś... Niby na filmie nie jestem gruby, nie? A, no jasne, rozumiem. Morda, się boję go zanurzyć, nie? No to po co go w sumie zanurzyć? Tak, że film zajebisty. Dobra, widzowie, dla was to robię, nie? Uwaga! Ale zajebiście, ja się czekam. Dobra, dawaj. Dobra, elo. Jakie dymy, kozek, mordo. Jak ma pod wodę, idealnie, bo fryzura aż sobie tego nie... A nie, no widzowie to zobaczą. Co mi się stało? Ej, nie wiem widzowie czy widzicie, ale majty mi trochę urosły. Co to był? Jak napęczniało wszystko, gościu, kozak. Użyłem na chwilę telefon jeszcze raz w wodzie przypadkiem teraz i wyłączyło mi się nagrywanie, ale chyba nic mi nie jest. To ja się boję, serio, mordo, jak mi się telefon zepsuje? Motorówa płynie, jak ktoś się leje wodą, jest, moi drodzy. Kozacko, subskrybujcie, dobijamy w tym materiale 150 subów. Lecimy pod 200. Jezorbie się w tej wodzie. Co jest? Ej, dotknie się tego. Nie, ja tego nie ruszam, się cykam, mordo. Jezorbiesz. Jezorbiesz. Dobry. Nie, dobra, moi drodzy, bo ja... co to jest? Moi drodzy, pamiętajcie jeszcze raz, łapka w górę, subskrypcja, a jak znacie markę Meizu, znaczy poza tym materiałem, piszcie w komentarzach. Ej, ale ty już kończysz vlog? Nie, ale zajrzyjcie do opisu, jeszcze nagram dla was kilka dodatków. Czyli po prostu żebrzesz o ja lajki. No to, wiesz co, nie, kończę tą scenę, żebyśmy, bo i tak się odpaliliśmy, zaraz cenzura, co drugie słowo, to muszę cenzurować, nie? Więc widzimy się no, za ja moment. Ja wyciągam tego jezodbiera. Jak tam Ignacy? Już się uspokoiliśmy, moi drodzy, bo tutaj odpaliliśmy się, ale naprawdę jest zajebiście. Gdzie no ten Jezus, wiesz, jeżdżę. Dobra, chodź. No. Ja się trochę cykam teraz. Ja nie wiem, co to jest, ale... Ja zanurzę aparat zaraz. Co? Gdzie? Tu, dotknij się. Wchodzimy? No, ale dotknij to na razie ręką. Dobra, nie, ja wolę nie, gdzie? No patrz, tu, gdzie? Ja to dotykam cały czas. To coś jest. No co? Wyjmij to! No nie, bo to jest w piasku, tak. Co jest w piasku? No dotknij tu ręką. Siomuś, idziemy pod wodę teraz. Dobra, to załóż. Siemaneczko, siemeczki, jesteśmy z wami ponownie, a w sumie to wy z nami. Wróciliśmy po u nas kilku godzinach przerwy, u was po sekundzie. Oczywiście witam się, ja Robin najlepszy i Ignacy... Też najlepszy. Mieliśmy mały problem z mikrofonem. W telefonie po ostatnim nurkowaniu, kiedy szukaliśmy jeżozwierza. Jeżozwierza, dokładnie. I... No i finalnie to skończyło się na tym, że musiałem smartfona lać wodą i przelewać mikrofon, bo właśnie on się jakoś zatkał z tą wodą i nie mogliśmy nagrywać, bo dźwięk był jakiś taki no, przytłumiony. Z tego co sprawdzałem, to również jeden moment taki był, tylko wtedy ta woda jakoś wypadła. Ja wmuchnąłem chyba w mikrofon w cięciu i
i wszystko działało ponownie. No tak się nie stało niestety po ostatnim nurkowaniu i szukaniu jeżozwierza, którego chyba było nawet przez moment widać, nie? Było widać przez chwilę. No właśnie, no i niestety no nie ominęło was w sumie tak dużo, bo tak naprawdę najciekawsza w sumie dzisiejsza właśnie akcja, która się odbyła, to sam jeżozwierz. No i w ogóle te nurkowanie mojego smartfona, więc dużo nie straciliście. Minęło kilka godzin, tak jak mówię, u nas, u was to była jedna sekunda. Ale tak naprawdę dużo nie robiliśmy, po prostu leżeliśmy, gadaliśmy i ewentualnie pływaliśmy. W sumie no, Ignacy dalej jadł. Ja nie jadłem. Jadłeś. Zjadłeś 3 paczki chrupek. No dwie. 2 paczki chrupek. 2 kanapki i gofra. Ja zjadłem 2 paczki chrupek i kanapkę. Dobra, i teraz idziemy na kebaba. Tak, teraz wyjdzie na to, że będziemy obaj najgrubsi, bo idziemy na kebaba jako kolację, bo w sumie no śniadanie zjedliśmy sobie w domach, obiad to były właśnie kanapki i chips na plaży i zjemy sobie teraz, pójdziemy do Izmir kebabu i zjemy sobie kepsika. Ty rolo bierzesz? No ja biorę rolo. Nie wiem jak można brać rolo, a bułka tylko, nie? Piszcie też w komentarzach, oprócz tego czy znacie w ogóle jakieś tandetne Meizu, to piszcie czy... Jecie... Meizu? No najgorsza firma, znaczy w ogóle nieznana. No. Ja nie mogę oceniać firmy, której nie znam. No ale ja ją znam i mogę ją ocenić i uważam, że jest... Tak, no Ignacy tak uważa, no to zobaczymy jak uważają nasi widzowie. A w komentarzach właśnie piszcie, czy jecie kebaba w rolo, czy w sensie w bułce, czy w tortilli. A my właśnie wracamy, tak, właśnie, bo muszę to wyjaśnić. To no, tutaj wracamy z plaży. Tak, były małe kalamacje, jak to mówi mistrz X-Pompa, czyli problemy oczywiście, tak jak mówię, z tym mikrofonem. No i finalnie po tych kilku godzinach wracamy, no bo w sumie i tak chyba nie mieliśmy... Chcieliśmy jeszcze dla was nagrać Silly Simon, no ale finalnie chyba nam nie wyszło. Ale jeżeli chcecie Silly Simon, to zostawcie łapkę w górę, to na pewno nagramy. Tak, właśnie, zostawcie pod tym materiałem, nie wiem, 15 łapeczek w górę, bo w sumie to jest pierwszy vlog na kanale, to jest w ogóle rekord świata, najlepszy, kurde, myślę, materiał na tym kanale, jeśli chodzi o takie, tego typu rzeczy. I jakbyście zostawili łapeczkę, to na pewno dla was nagramy Silly Simon w przyszłości. Dobra, to teraz po prostu idziemy sobie z powrotem, tego dla was już nie będziemy nagrywali chyba. No, nie będziemy nagrywali dla was dwugodzinnej drogi z powrotem. To nie moja wina. No, jakieś tak 20 minut. I widzimy się już na promenadzie, gdzie będziemy pewnie jedli kebaba. To będzie tak ciekawe. Halo, dzień dobry. Jesteśmy z powrotem już w mieście. Wróciliśmy z plaży. Tak ci powiem, Ignacy, szczerze, że jak szliśmy, czekaj, może wyżej dla twojego, na twój poziom się przystosuję. Jak wracaliśmy, teraz, to wracaliśmy, ja czułem jakbyśmy wracali przez pół godziny, wracaliśmy przez godzinę. W ogóle Ignacy no cały dzień je chipsy, gofra i 2 kanapki. No. I idzie na... Na loda idę, nie chce mi się jeść kebaba. No tak, no, mimo to jak nie jeść nic cały dzień i kupić sobie kolejnego loda. No nie ma to jak nie jeść cały dzień, a potem iść na kebaba. No ale chyba to jest, no dobra, nieważne, no. Idziemy na kebaba. Idziemy na loda. W ogóle wiedziałeś, że tutaj ktoś wygrał ponad 6 milionów w tym lotto? Tutaj? No widzisz, pisze tam, przybliż tutaj kamerę. No faktycznie, lubię. 6 milionów, 5? A to rok temu, rok temu. Rok temu, ale no. 6 milionów to wiesz. No, 6 milionów. Chcę, jak tutaj już raz padło, to nie sądzę, żeby też drugi raz. No nie, ale tu 6 milionów ci powiem, to jest spora kasza. No. Takie coś to wyobraź sobie ile kebabów. A ile lodów? Lody lepsze chyba, nie? No nie. Uwaga widzowie, wchodzimy do najbardziej zaludnionej strefy w Międzyzdrojach, czyli... Nie wiem w sumie jak to można nazwać. Promenada Gwiazd. Centrum Promenady Gwiazd, tak. W sumie cała promenada jest zaludniona, ale aż tak, to tylko tutaj. Ignac, jakie smaki, bo już wiemy, że duży lód, ale jakie smaki? Snickers. Prestiżowy Snickers, jagódka, jabłeczko i malina, czyli wszystkie 4 obok siebie, tak? No bo śmietana to tak zbyt zwyczajnie. Szybko się uwinęli. Czekaj. Prezentacja musi być. Czekaj, wystań. On się zaraz zawali. Dobra, sorry, już pierdzielaj go. No, Ignacy kupił takiego loda, a teraz lecę po kepsa w bułce. Jesteśmy już w ostatniej części vloga. Ignacy kupił sobie drugiego loda. No bo okazało się, że tamten duży lód
nie był dla mnie wcale taki duży i myślałem sobie kupić jeszcze dwie gałki. Tak, więc ogólnie Ignacy dzisiaj ma chyba troszeczkę jakiś słodki dzień. Ja sobie kupiłem kebabikę, jest taki sobie ten kebabik, więc tak 5 na 10. Moi drodzy, my będziemy tego vloga już kończyli, więc pamiętajcie o łapeczce w górę, subskrypcji kanału. No dzisiaj byliśmy daleko, tak? Wyszliśmy, później byliśmy na plaży, robiliśmy zwariowane akcje, telefon nurkował i tutaj kończymy właśnie na promenadzie z lodem Ignacego i kebabem Rubina, więc dziękujemy wam serdecznie za uwagę, w opisie więcej informacji potrzebne linki, oczywiście zapraszam na kanał Ignacego do subskrypcji kanału, link znajdziecie w opisie, dokładnie. No i co, do zobaczenia, cześć, pa pa. A, no i jeśli chcecie więcej vlogów, to piszcie w komentarzach.